Siemandero, jak widzicie, robimy małe przeobrażenie w Dziad Trans. Zająłem się pracami nad Scanią R1. Oczywiście mamy tutaj porobione pineski na zderzaki, takie tam inne pierdoły, zbiorniki, grille. Na razie wszystko jest jeszcze w trakcie prac, także przede mną jeszcze taka dosyć długa droga przed wypuszczeniem tego, bo mamy na przykład goły interior, tam nie ma żadnych dodatków póki co. No i jest tu ogólnie do poprawek dużo rzeczy, parę matów i w ogóle. No ale trasę sobie możemy strzelić. Wnętrze mamy zrobione, wymodelowałem nową kierownicę. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj żadnych jeszcze dodatków do środka, także niestety będziemy musieli sobie polecieć na tej mapce oryginalnej, powiedzmy, SCS-u. Muzyczkę sobie odpalimy, ręczny spuścimy, światełka włączamy, no i lecimy. Jak widać, są tu jeszcze odbicia na szybie, maty są do ogarnięcia, ale to wszystko w swoim czasie. Ogólnie przez ostatni czas to byłem chory. Miałem jeszcze dużo pracy, kurde, także nie było za bardzo czasu, żeby nagrywać. No bo wiadomo, jak robota jest, to robotę trzeba zrobić, a potem jak już wracałem po prostu z pracy o 23, to już mi się nie bardzo chciało w ogóle siadać do komputera, robić czegokolwiek. To znaczy, no przy komputerze siedziałem, wiadomo, tam jakieś pierdoły można sobie było pooglądać na YouTubach. I ogólnie, ale żeby coś nagrywać, no to tak jednak nie za bardzo byłem właśnie chętny do tego, no ale trafiło się trochę więcej czasu i możemy sobie jakąś traskę tutaj polecieć. Odnośnie planów na skanie, no to wiadomo, jeszcze trzeba tutaj te pineski porobić do wnętrza i tak dalej. Lusterka muszę pododawać. Jak widać, tutaj ich brak. Na zewnątrz są, a tutaj nie, no bo jednak trochę roboty to jest. W planach takich jeszcze, no to mam zamiar w sumie, no jak wiecie, ja lubię dodatki takie, powiedzmy, bardziej autorskie, ale tutaj raczej będę celował w Sisl Mega Pack, to znaczy od siebie dodam też tam, wiadomo, jakieś półki i w ogóle, ale po prostu dostosuję tą ciężarówkę też pod inne paczki na wnętrze po prostu i tyle. Lecimy sobie krótką trasę, 30 km. Taki mały kawałeczek, możemy się kopsnąć. Wrzucałem tam na swojego YouTube'a posta z Big Muta Tracker 2, ale nie wiem, czy ja będę to w ogóle nagrywał, bo chwilę sobie pograłem, powiedzmy, przypomniałem sobie czasy dzieciństwa i ja wam powiem, że to jest, kurde, totalne dno. Kompletnie nie mam pomysłu w sumie, jak to można ograć, bo no bo dziwna ta gra jest w sumie, taka strasznie dziwna i w ogóle sterowanie. No a jak wiadomo, na tamte czasy, mam tu akurat pudełko pod ręką, to ja wam powiem, w którym roku ta gra była wydana w ogóle. Jeszcze starając się oczywiście nie spowodować tutaj jakiegoś wypadku. Gdzie tu ta data jest? Dobry zakup gry online. Kurwa. Znaczy, kurczę, pieczone. Nie można tu używać takich niecenzuralnych tekstów. Mordę se zasłaniam.
2006, no to 2006. Została gra wydana rok później po GTA San Andreas, no to jak wiadomo, Rockstar Games jest takim dość wypasionym studiem, powiedzmy, no to możecie sobie wyobrazić, jak wygląda ta gra. Jest taka delikatnie kująca w oczy. No, lecimy sobie. Delikatnie. Mam jeszcze, to wam powiem, American Truck Simulator. Także w niedługim okresie czasu pewnie sobie zagramy, bo ja nigdy nie grałem w ATS-a, tak naprawdę. Ja cały czas ciągnę tego Euro Truck Simulatora, no bo wiadomo, jednak powiedzmy Europa to Europa, bo no, żyjemy tutaj i to środowisko powiedzmy jest nam takie... No, bliższe dla nas, po prostu lepiej się człowiek odnajduje w tym, co ma dookoła. Jeździ sobie na przykład tak jak my po fikcyjnej Polsce. No i doświadczamy tego, co doświadczamy tak naprawdę na żywo, a ATS, no to jednak to jest taki w sumie nasz słynny amerykański sen. No ale sobie pogramy, no bo to uważam, że też jest ciekawe. O, tak jak wspominałem, tutaj jest dużo do poprawy w tej ciężarówce. Na przykład ten mat na szybę, bo jak widać, strasznie nam tu się wszystko odbija w tej szybie, ale to sobie ogarniemy. Możecie usłyszeć też, ja tu ściszę to radyjko. Mam tutaj wgrane dźwięki nowe do tej skani. Jest tu parę pierdół już takich porobionych, uprzyjemniających rozgrywkę. Baki mam dostosowane takie, jakie powinny być, w sensie chodzi mi o litraż, że ten litraż nie jest jakiś tam wzięty z dupy po prostu, tylko jest tak, jak powinno być, jest dopisane do osi ilość litrów w tych zbiornikach. Także myślę, że to jest całkiem spoko. Auto jest oczywiście na nowym drzewku, także nie będzie wam kolidowało z innymi ciężarówkami. Ono jest po prostu zrobione tak, no, na osobnym module. Całkowicie na nowym, stworzonym przeze mnie. Nie robiłem tam na podstawie jakiegoś innego modelu, tylko na podstawie właśnie niczego w sumie, tak? Na podstawie nowego stworzonego przeze mnie drzewka, które zaprojektowałem od nowa. Także to też nam trochę, powiedzmy, ułatwia, bo mamy, no, nie mamy syfu po prostu, nie będzie się tam nic kolidowało, nic kurde wysypywało i w ogóle z tym modelem miałem dużo problemów, jeżeli chodzi o wycieraczki, bo wycieraczki wysypywały całkowicie grę po włączeniu wycieraczek, całkowicie wyrzucało mnie do pulpitu po prostu, ale znalazłem rozwiązanie na to i teraz już wszystko śmiga, tak jak widać, wycieraczki chodzą, te wycieraczki są SCS-u, wycieraczki na zewnątrz zaanimowałem po prostu te, co były w modelu, także one są powiedzmy pasujące do tego, co jest, nie są wyrwane z dupy, że w ogóle nie pasują, tylko to, co było wymodelowane, to jest zaanimowane po prostu, no i tyle, myślę, że to też wpłynie na plus. No i tak jak mówiłem, kurde, tylko czas i jeszcze raz czas goni, roboty dużo, bo tak naprawdę ja robię do późnego wieczora, do godziny 23, aktualnie tak jest, że po prostu zmieniamy się tak, że robię po prostu, powiedzmy, późnymi wieczorami, no i jak wracam, no to już mi się nie chce, no to jest raczej wiadome, że
że te chęci po prostu odchodzą. Człowiek wraca zmęczony. Zanim ja zjem, zanim ja się ogarnę, to jest kurde już po 12. No ale to tam. Myślę, że nagram sobie teraz po prostu na zapas parę odcinków i będę wam puszczał jeden w tygodniu i myślę, że będzie całkiem też w porządku. Jesteśmy na miejscu u pana Obajtka na Orlen Oil. Kontenerek przyjechał. No i co, parkowanie? Pewnie parkowanie mi totalnie nie wyjdzie, bo jestem odzwyczajony. Ale może. Nie powinno być tak źle. Wyprostujemy sobie i się cofnie. Ogólnie to przeszkadza mi to troszkę kabel od słuchawek, no ale tego się niestety nie da jakoś, że tak powiem, ominąć. No bo słuchawki to jednak muszę mieć na tym głupim deklu, żeby tutaj nie zakłócało. Chętnie bym grał na głośnikach. No ale słuchaweczki też nie są złe ręczne. Światełka sobie gasimy. Gasimy furmanę. Zrzucamy. Odpalę sobie auto na chwilę właśnie, żeby wam zaprezentować jeszcze właśnie wycieraczki. Pokażę wam w ogóle, zrobię poradnik, jak takie wycieraczki zaanimować. Bo jak widać, one są dopasowane do modelu. To są wycieraczki z tego modelu. I po włączeniu one oczywiście działają. One oczywiście zgarniają całą wodę z szyby. No i tak to wygląda, no. Ogólnie to nic skomplikowanego, tylko trzeba po prostu się tego nauczyć i powiedzmy przyswoić, tak? Szyby to samo, szyby są z tego modelu. Szyba się normalnie opuszcza. We wnętrzu się ogólnie nie opuszcza, bo jeszcze tego nie rozpracowałem. Ale podejrzewam, że to zrobię. Chyba, że mi się nie uda, no to niestety nie będzie. No ale dobra. Będziemy sobie gadać jeszcze w następnych odcinkach, żeby tego, powiedzmy, nie przeciągać dłużej, bo to jest 13 minut. Wiadomo, nie każdemu się chce oglądać. Wyleniuszki. Nie wolno. I tak pewnie wiele osób nie dotrwało do tego momentu, no ale trudno. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Także cześć.